Aktualności Marianna Furman, witam Państwa. W naszym studio ponownie gościmy przemiłe kobiety, organizatorki projektu Metamorphosis London oraz właścicielki magazynu Woman in the World, Irminę Przybyłowską i Martę Borowiecką, których projekty szybują niczym orły w przestworzach. A my z przyjemnością chcemy to Państwu pokazać. I nie dlatego, aby się przechwalać, tylko po to, aby nasi widzowie stali się częścią tych projektów. Mogli się zaangażować i korzystać ze wszelkich dobrodziejstw, aby jak najlepiej wykorzystać ten czas, w którym jest nam dane gościć na tej ziemi. Bo skoro jesteśmy gośćmi na tej ziemi, to jak sama nazwa wskazuje, goście powinni się zawsze dobrze bawić. Niech zatem ta zabawa będzie z poczuciem piękna i miłości płynącej z serca do nas samych, ale i do wszystkich wokół. Witam Was, drogie panie, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Witam Was. Dzisiaj porozmawiamy o siódmej edycji Metamorphosis London. Projekt wystartował, ruszyła rekrutacja i osoby, które mają ochotę lub kaprys na zmianę, mogą się zgłosić do projektu. Zatem przedstawmy warunki, jakie stawiacie uczestnikom. Kto może się do Was zgłosić? Marta, bardzo proszę. No, zgłosić się tak naprawdę może każdy, z tym, że to wymaga wielu wyrzeczeń, ponieważ taki projekt trwa 3 miesiące i przez ten czas trzeba być jakby no dyspozycyjnym, tak, dla trenerów personalnych, dla dietetyków, dla różnego rodzaju zabiegów upiększających, dentystów i tak dalej. Oczywiście to nie jest tak, że osoba ma się w ogóle zwolnić z pracy, czy wziąć jakieś tam wolne. My oczywiście jesteśmy w stanie to wszystko jakby dograć, tak, żeby osoba mogła normalnie pracować, robić swoje obowiązki domowe, pilnować dzieci, ale też żeby po prostu miała czas właśnie na zabiegi i na treningi. Na pewno szukamy osób, które potrzebują takiej zmiany, które same sobie nie radzą. Na przykładzie poprzednich edycji miałyśmy panie, które na przykład nigdy w życiu nie korzystały w ogóle z takich nawet podstawowych zabiegów u kosmetyczek, jak manikur, pedikur, u dentysty takie jak oczyszczanie zębów, więc to są kobiety, które mieszkały w Wielkiej Brytanii 20 lat, które też nie były profesjonalnego fryzjera. Nie mówię o takim fryzjerze, który gdzieś tam po kącie coś tam sobie robi w domu, tylko takim po prostu salonie, gdzie jest wszystko fajnie, pięknie dobrane, tak, przez specjalistów. Także szukamy po prostu osób, które chciałyby się zmienić, które potrzebują tej pomocy, których nie stać po prostu, aby zrobić sobie pewne rzeczy. Irmino, pomyślałam też, że warto podkreślić, komu absolutnie odradzacie udział w Waszym projekcie. Tak, to też należy podkreślić, ponieważ jeżeli osoba nie jest zmotywowana, jeżeli myśli sobie, że przyjdzie i sobie wykorzysta sobie kilka zabiegów za darmo, to nie jest to taka osoba, którą chcemy widzieć w metamorfozach, ponieważ jeżeli osoba zdecyduje się na wzięcie udziału w projekcie, to jest ciężka praca. Od razu mówimy, że jest to ciężka praca, więc osoby, które nie są zmotywowane, nie chcą poddać się jakimś radom trenerów, czy nie chcą, nie wiem, gotować zdrowo, tak? To na pewno to nie są osoby, które jakby dadzą radę w projekcie, ponieważ tak jak Marta wspomniała, to jest rutyna, tak? Musisz być gotowy na to, że 5-6 dni w tygodniu będziesz ćwiczyć, będziesz pod okiem trenerów, będziesz pod okiem dietetyka. Wszystkie twoje posiłki będą ułożone również przez dietetyka i trzeba się temu stosować, ponieważ są regularne ważenia, mierzenia i my wiemy, czy osoba nas oszukuje, czy nie oszukuje. Ponieważ w poprzednich edycjach było kilka osób, które myślały, że sobie na szybko, za free zrobię sobie kilka zabiegów z medycyny estetycznej i będzie fajnie. No nie, to nie. Po prostu są usuwane są z projektu. Bo to nie na tym polega. Osoby też, które mają bardzo dużo, które miały bardzo dużo zabiegów z medycyny estetycznej,
i to widać po twarzach, jest bardzo dużo wypełniaczy, to my takich osób nie weźmiemy. Ta osoba, taką osobę stać na medycynę estetyczną, robi to już od jakiegoś czasu, więc wiemy, że takiej osobie nie pomożemy, ani ona tego od nas nie potrzebuje. My chcemy pomagać osobom, których, tak jak Marta powiedziała, nie stać. Nie było czasu, nie miała czasu taka osoba na takie zabiegi. Może nawet nie wiedziała, że istnieją takie zabiegi. My chcemy pomagać właśnie takim paniom i takim panom, pokazywać im nowinki z medycyny estetycznej, z kosmetologii, ze stomatologii czy okulistyki. Tak? Chcemy im rzeczywiście pomóc, bo słuchajcie, to nie jest tak tylko, że przyjdą te osoby, pójdą sobie raz, drugi na zabieg jakiś, który nie będzie tego efektu na lata. My również współpracujemy z kliniką okulistyczną, która jakby funduje takiemu uczestnikowi poprawę wzroku, czyli to jest korekta wzroku. Kliniki stomatologiczne fundują nawet licówki, więc to są bardzo drogie zabiegi, nie każdego na nie stać i my chcemy pomóc tym osobom, które naprawdę tego potrzebują, a nie jest to dla nich tylko, jakby to powiedzieć, taka zachcianka. No i no, rzeczywiście też musi mieć 18 lat taka osoba. Górnej granicy nie ma. Jeżeli nawet osoba ma, nie wiem, 60-70 lat, jest zdrowa, a chce jeszcze coś ze sobą zrobić, to serdecznie zapraszamy. A musi być to też osoba, która mieszka w Londynie albo w okolicach Londynu, ponieważ w większości naszych współpracujących salonów jest właśnie tutaj w tej okolicy. No i oczywiście nie może mieć bardzo poważnych chorób, nie być w ciąży, czy nie być kobietą karmiącą, bo wtedy wiadomo, że tutaj raczej nie będziemy mogli pomóc w niektórych tam sprawach. Ale osoby, które nie są zmotywowane, nie chcą się zmienić, nie są otwarte na inne rzeczy, na nowości, na zmianę nawet myślenia, bo nasz program również pomaga w zmianie całkowicie życia. Pięknie. A czy w ciągu tych 6 poprzednich edycji Metamorfos zdarzyło się, że totalna przemiana danej osoby jest kompletnie nietrafiona i tym samym uczestnik jest rozczarowany? Miało coś takiego miejsce? Może Marta? Nie. Muszę powiedzieć, że nie, dlatego że mam jakby kontakt w ogóle ze wszystkimi uczestnikami wszystkich poprzednich edycji. I to są osoby, które do dnia dzisiejszego dbają o siebie, nie przybyło im kilogramu. Oczywiście są tam jakieś osoby, u tego osób naprawdę było mnóstwo, tak? Więc na pewno ktoś tam się znajdzie, komu tam parę kilo przybyło. Aczkolwiek nawet nawiązując do poprzedniej edycji z tamtego roku, to uczestnicy naprawdę wyglądają rewelacyjnie. Fajnie też, że mieliśmy jednego uczestnika, Daniela, który miał robione na przykład zęby i nasz doktor z Wrocławia, muszę powiedzieć doktor Ćwirko, fantastyczny dentysta. Nie skończyło się to jakby na metamorfozie, która była tylko przez 3 miesiące, dlatego że nie było w stanie jakby zrobić wszystkiego w tak krótkim czasie. I na przykład Daniel do dnia dzisiejszego ma kontynuację leczenia swoich zębów, bo nawet właśnie chyba w tym tygodniu leciał do Wrocławia właśnie robić resztę implantów, bo to już takie były po prostu konkretne zabiegi, które jakby trwają w czasie, tak? Więc to nie jest tak, że ta metamorfoza się kończy po tych 3 miesiącach. Wielu właśnie z tych naszych uczestników jakby jeszcze ma kontynuację niektórych tam zabiegów właśnie jak Daniel, tak? Czy kontynuację robienia tych wszystkich zębów, tam było po prostu tego sporo tak naprawdę. Czyli tutaj o nawet właśnie takim nietrafionym... Tutaj nie było. Nie było. Nie mamy takich nietrafionych. Tak jak właśnie Marta powiedziała, to jest taka kontynuacja nie tylko 3 miesiące, ale i dłużej, bo partnerzy projektu również zapraszają uczestników na różnego rodzaju zabiegi czy testowanie produktów, kosmetyków, więc to nie kończy się też tylko na tych 3 miesiącach. Ale trzeba pamiętać, że najważniejsza praca to jest taka samodzielna praca. Czyli treningi i dieta. To jest podstawa, a wszystkie inne rzeczy, kosmetyka, fryzjerstwo, makijaż permanentny czy właśnie medycyna estetyczna, to jest taki dodatek, żeby jeszcze tak jakby zrobić podkreślić taki efekt piękno. Wow, podkreślić.
No ale właśnie to też taka zdrowotne, bo wiadomo, że zęby są bardzo ważne. Jak ktoś ma niedoleczone, niewyleczone zęby, to one wpływają na zdrowie całego organizmu, więc tutaj mamy naprawdę wspaniałą klinikę, która świetne rzeczy robi. No i właśnie no, wzrok też jest bardzo ważny, więc tutaj właśnie nasi uczestnicy chwalą sobie te wszystkie zabiegi. Więc jako taką nie mieliśmy żadnych takich jakby złych doświadczeń, że komuś się ta metamorfoza nie podobała. Mogło się nie podobać tylko to, że tak szybko się skończyło. No tak. Dokładnie. Ale nie. Ale mówię, że my też no, robimy bardzo dużą selekcję osób, ponieważ jakby pierwszy etap to jest zgłoszenie się, mailowe zgłoszenie do metamorfoz. Z tych mailowych zgłoszeń my wybieramy około 25 osób, z którymi się spotykamy już na żywo i wtedy jesteśmy my, organizatorzy, są nasi partnerzy i po prostu chcemy poznać te 25 osób, bo z tych 25 osób musimy wybrać te 4 osoby, i które będziemy, my będziemy pewni ich, że oni dadzą radę 3 miesiące, tak? Że są zdeterminowani do tego. A jak dobrze wiemy, wszystkie zmiany zewnętrzne mają swoje źródło właśnie wewnątrz. I wobec tego, od czego zaczyna się wasz program? Czy jest to właśnie spotkanie z dietetykiem jako pierwszy punkt? Jakiś właśnie wywiad żywieniowy, zdrowotny? Bierzecie pod uwagę też ograniczenia, jakieś przebyte kontuzje? Czy jest brane też to wszystko włącznie pod uwagę? Zaczynamy przede wszystkim od badań krwi. Co jest ważne, no, przy takim badaniu też nam na przykład się zdarzyło, że w jednej z edycji po badaniach właśnie krwi wyszło, że na przykład jeden z naszych uczestników nadmiernie nadużywał alkoholu, tak? I dlatego nie miał też siły na treningi. Dlatego przede wszystkim zaczynam od badań krwi, bo tam kompletnie wszystko wychodzi, tak? O naszym zdrowiu. I dopiero właśnie później jest konsultacja z dietetykiem, z trenerem personalnym, a następnie są właśnie różne konsultacje do zabiegu, bo też wiadomo, że nie każdy może mieć wszystko wykonane, tak? No tak. A czy program treningów jest dopasowany tak do uczestnika, czy to uczestnik musi być elastyczny i bardziej dopasować właśnie swój czas do programu? Czy jest to jakieś takie ruchome i elastyczne takie ustalenia? Wszystko, tak, wszystko jest dopasowywane do osoby, bo na przykład no, nie możemy zastosować jednego treningu dla wszystkich, dla czterech osób takiego samego. Każdy ma inne możliwości, ma inną wydolność, ma inny organizm i potrzebuje czegoś innego. Dlatego to jest ustalane indywidualnie. Trener oczywiście spotyka się z taką osobą, robi pełną rozpiskę. Oczywiście też badania do tego są potrzebne, więc te badania również zapewniamy. I on również, taki trener, proponuje jakąś dietę, tak? Bo też my nie możemy powiedzieć, nie możemy dać diety wszystkim jednakowej, bo to jest bez sensu, tak? Tak. Każdy ma po prostu inne predyspozycje i ta dieta też będzie dostosowana. Jedynie co na pewno wszyscy muszą robić, to muszą być zmotywowani i muszą ćwiczyć, bo to na badaniach, czy później na takim sprawdzeniu, czy właśnie kilogramy lecą w dół, czy centymetry lecą w dół, my wiemy, kto oszukuje. I wtedy no, potrzebna jest też rozmowa, może jeszcze zmotywowanie. Zresztą motywacji oni mają bardzo dużo, ponieważ są pod opieką nas, mają kontakt codzienny, jesteśmy praktycznie 24 godziny na dobę dostępne. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek problemy, pytania, to jest z nami w ciągłym kontakcie i my no, rozwiązujemy te problemy. Tak? Jeżeli no, czasami są różne sytuacje życiowe, którymi też staramy się jakby zapobiegać albo pomóc. A ja właśnie chciałam zapytać odnośnie tego monitorowania postępów, jak to u was wygląda? Czy wszystko jest rejestrowane? Jest to zapisywane, że tutaj no, nikt nie może się tutaj wychylić w żaden sposób, że coś po prostu zrobił, a nie zrobił? Jak to wygląda właśnie ten cały monitoring postępów?
to jest tak, że my jakby przez to, że mamy jakby ciągły kontakt z uczestnikami, oni też jakby mają taki obowiązek poprzez to, że biorą udział w naszym programie, robienie jakby relacji po każdym zabiegu, po każdym treningu, jakby kompletnie po wszystkim. Oni muszą się dzielić tym wszystkim na swoich social mediach, my również to udostępniamy na naszych. Bardzo na przykład nie są w ogóle na przykład nas w stanie oszukać, że na przykład dzisiaj sobie nic nie ugotowali z tego, co im dietetyk jakby rozpisał, tak? Dlatego, że oni codziennie nam muszą wysłać zdjęcia. Zdjęcia tego, co jedzą. Gratulacja, wszystko. I codziennie właśnie jest jakby zalecenie innego zdjęcia, na przykład, nie wiem, dzisiaj proszę zrobić zdjęcie z kubkiem po lewej stronie, tak? Kolejnego dnia z czymś innym, jakby my mówimy co i to jest nam tak wysłane, że po prostu nie są w stanie nas oszukać. Jeżeli ktoś oszukuje, nie stosuje się do tego, no to jak Irmina wspomniała, my takich osób nie potrzebujemy, zwłaszcza, że nasi sponsorzy i partnerzy projektu również robią wszystko, żeby te osoby były zadowolone, żeby jakby też dostosować się też do nich, tak? Niekoniecznie, że właśnie tak zaś wcześniej pytanie, że uczestnicy muszą się dostosować tylko i wyłącznie wszystko pod nas. Sponsorzy też to robią. Jeden z naszych właśnie takich głównych jakby co projekt, co edycji nasz sponsor, nawet do 3 nad ranem robił zabiegi dla naszych uczestników. Jak oni kończyli pracę, jechali na zabieg, taki zabieg trwał. Czyli też poświęcenie. Dokładnie. I o 3 nieraz w godzinie dopiero ten salon był zamykany, więc uwierzcie mi, że tak, i nasi partnerzy również muszą się poświęcić temu projektowi. No to tak, prawda. To jest poświęcenie nie tylko uczestników, ale nasz, bo my stajemy na głowie, żeby oni otrzymali wszystkie zabiegi, wszystkie usługi jak na najwyższym poziomie, dbamy o to. No i właśnie partnerzy, tak jak było wspomniane, czasami poza godzinami otwarcia robią dla nich te zabiegi, tak? Żeby był efekt, żeby po tych 3 miesiącach na tej właśnie finałowej gali, żeby oni wyszli i pokazali, jaki osiągnęli efekt. Ale jak sądzę, uczestnikom też chyba na tym bardzo zależy, tak? Żeby po prostu wypaść jak najlepiej i żeby były tutaj te wyniki, tak? Oczywiście, oczywiście. No to też na takie zabiegi w ogóle chodzić, prawda? To jest naprawdę przyjemne, bo to jest tak, że no, jest możliwość wypróbowania wszystkich zabiegów i to są naprawdę najnowsze zabiegi, najnowszej generacji maszyny właśnie jakieś kosmetyczne, których ja czasami już nie pamiętam tych nazw, bo tego jest tak dużo i oni mają możliwość tego sobie zrobienia, tak, tego wypróbowania na sobie. Oni też pokazują potem efekty, czy to zadziałało na nich, czy nie zadziałało, więc to jest też bardzo fajna przygoda, czy nawet jak jadą do kliniki, bo my też współpracujemy z klinikami we Wrocławiu, więc jak lecą sobie do Polski, my też im zapewniamy hotel, żeby się czuli naprawdę tacy dopieszczeni w tym wszystkim. Pięknie. A czy program jest objęty jakąś tajemnicą zabiegów? Czy możemy o tym mówić otwarcie, jakie zabiegi zostaną wykonane, u jakich specjalistów, w jakich klinikach i no, czy możemy o nich powiedzieć na tym etapie? Znaczy tak, wszystko tak naprawdę zależy od uczestnika, jakiego zabiegu potrzebuje, bo jedni potrzebują mieć implanty, drudzy licówki, trzeci na przykład, nie wiem, aparat na zęby, tak? Więc to jest wszystko jakby ustosunkowane do uczestnika. Jeden ma problem ze wzrokiem, drugi tego problemu nie ma, prawda? Więc to jest tak naprawdę, każdy zabieg jest dobierany typowo pod uczestnika. Mogę powiedzieć, że koszt takiej metamorfozy jednego uczestnika to jest od 10 tysięcy funtów nawet do 40. W poprzedniej edycji to dosyć drogie zabiegi, tak. I taki, no, kilku z naszych uczestników miało takie nawet pakiety prawie po 40 tysięcy funtów. To są naprawdę najnowsze i znaczy, no, najnowsze zabiegi, które jakby wchodzą na rynek, to my je od razu bierzemy, wykorzystujemy w naszym projekcie. Nie są to po prostu tanie rzeczy. Rozumiem. I to też trzeba zaznaczyć taką rzecz, że te zabiegi dla uczestników są darmowe. Dlatego oni muszą po prostu spełnić, no,
pewne rzeczy, tak, żeby wziąć udział w projekcie, ale to też jest tak, że no na pewno będą mieć wszystkie zabiegi z takiej kosmetyki, tak, czyli oczyszczanie twarzy, tak, jakaś regulacja, nie wiem, brwi, jakieś tego typu rzeczy. Jeżeli to nie, to też jest nie, to też nie jest tak, słuchajcie, że jeżeli mamy partnera z makijażu permanentnego czy medycyny estetycznej, to znaczy, to ty musisz już mieć permanentny makijaż. Nie, oczywiście możesz się na to zgodzić, możesz się na to nie zgodzić, oczywiście. Masz taką możliwość, tak? Jeżeli któraś z kobiet będzie chciała sobie zrobić permanentne brwi czy usta, będzie miała taką możliwość sobie zrobienia, tak? Jeżeli któraś będzie potrzebowała wypełniaczy typu, no nie wiem, policzki, może sobie będzie chciała zrobić usta, to też może to zrobić, ale jeżeli któraś jest przeciwna, żeby mieć zrobione usta, to my do tego nie zmuszamy, tak? To nie jest tak, że totalnie będziemy zmuszać do pewnych rzeczy. Nie, to jest po prostu, jest taka możliwość, bo z drugiej strony też nie każdemu będzie jakby to pasować, nie będzie, tak. Też nie będzie, no nie wiem, osoba właśnie od medycyny estetycznej powie, nie, no tej osobie to nie mogę nic zrobić, bo w sumie to ma ładne policzki, ma ładne usta, więc tu nic nie będziemy kombinować, że tak powiem. Tak? Czyli to jest tak, że pozostawiacie te osoby w takim poczuciu komfortu, tak, że to, ta przemiana to jest też zgodna z jej oczekiwaniem i nic tutaj nie jest narzucone, że musi właśnie tak jak podkreśliłaś, nie jest narzucone coś zrobić. Tak, dokładnie, to nie jest narzucone, ale musi być otwarta na te rzeczy, tak? Bo oczywiście też osoba, która przyjdzie i powie, że ona to w ogóle to nic nie chce zrobić. Ona sobie może poćwiczyć trochę, ale ona nie da sobie zmienić koloru włosów, nie da sobie zmienić długości włosów, nie da sobie umalować paznokci, takie rzeczy. No to słuchajcie, no to nie jest dla ciebie program, tak? Musisz być otwarty. No tak. A jestem bardzo ciekawa, czy zalecacie również suplementację dla uczestników do uzyskania na przykład lepszych efektów w odchudzaniu, czy też, nie wiem, poprawy właśnie skóry, włosów, paznokci? Tak, no a propos odchudzania, oczywiście mieliśmy też firmy, które jakby sponsorowały suplementy dla naszych uczestników, ale też bardzo fajną rzeczą, jeżeli chodzi o odchudzanie, jakby takie dopieszczenie do tych wszystkich ciężkich treningów i diety, to są właśnie zabiegi u właśnie Justyny Szwed. Zamrażanie, T-shape, no... Na tym to, na takie zabiegi możemy chodzić codziennie tak naprawdę. Pięknie, to naprawdę musi być bardzo ekscytujące. Ciekawią mnie też reakcje otoczenia. Jak reagują znajomi, najbliższa rodzina? Jesteście świadkami tych przemian i zapewne niejednokrotnie macie okazję usłyszeć, co mówią ludzie na temat tych przemian. I nie ukrywam, że z niecierpliwością będę czekać na zakończenie 7. edycji Metamorfoz, z tego względu, że bardzo chciałabym zaprosić do studia tę szczęśliwą osobę, która doszła do finału i wygrała szansę na taką przemianę. Jednak na ten moment chciałabym właśnie coś usłyszeć od Was w tym temacie, jak to wygląda, co mówią ludzie o tych przemianach. Bardzo są zadowoleni. Słuchajcie, to jest tak, że mieliśmy już kilka osób właśnie w poprzednich edycjach, że to nie jest tak, że uczestnik tylko przechodzi tą przemianę, tą metamorfozę, ale cała rodzina. Wiele właśnie, już nie pamiętam, czyja to była rodzina, chyba Grzegorza, jeszcze z poprzedniej edycji, chyba z piątej edycji, gdzie żona była bardzo zaangażowana w przemianę męża. Pomagała mu gotować, dzieci też z nim ćwiczyły. Więc to było tak, że cała rodzina przechodziła metamorfozę. I właśnie przez to, że jakby oni weszli w inny tryb, w inny styl życia, to oni później też kontynuowali ten tryb życia, razem treningi. Fantastycznie. Czy Marta? Grzegorz do dzisiaj chodzi na zabiegi przeróżne do naszych partnerów właśnie, którzy byli wówczas sponsorami w edycji, w której on był, ale też można zauważyć dużo komentarzy jakby pod zdjęciami naszych uczestników już po na przykład, nie wiem, 3-4 tygodniach przejścia metamorfozy. My wtedy już mamy zasypaną całą skrzynkę wiadomościami, kiedy jest kolejna edycja, jak ktoś się po prostu komuś się nie udało do nas zgłosić. Chciałam przypomnieć, że projekt rozpoczyna się w styczniu 2022 roku, tak?
a kończy się w kwietniu 2022 roku, który zakończy się galą finałową 16 kwietnia 2022. Tak zaplanowałyście, tak? I będzie to oczywiście w Londynie. I na koniec naszego spotkania jeszcze kilka słów o zakończeniu projektu i o gali. Irmino, Marto, bardzo proszę, jak kilka słów, jak to będzie wyglądać? Ja tylko jeszcze przypomnę, że zgłoszenia mailowe zbieramy do 15 listopada, więc jak jeszcze ktoś ma ochotę się zgłosić, to serdecznie zapraszamy. Mhm. Na pewno pod filmikiem podamy link, znaczy podamy adres mailowy, gdzie można wysyłać swoje zgłoszenia. I to jest ten pierwszy etap. Później my wybieramy tych 25 uczestników, z którymi spotkamy się na żywo i to będzie gdzieś na początku grudnia. I po tym takim castingu my wybierzemy te 4 osoby i na pewno jeszcze przed świętami poinformujemy wszystkich, komu się udało zakwalifikować do programu. Mhm. Ruszamy z programem w styczniu, może nie od 1 stycznia, ale już po pierwszym tygodniu stycznia i to będzie też takie spotkanie wszystkich uczestników, trenerów i naszych partnerów. No i po 3 miesiącach, bo program jest 3-miesięczny, w kwietniu będzie finałowa gala, gdzie będziemy pokazywać przemianę tych osób, czyli też będziemy pokazywać zdjęcia przed, zdjęcia w trakcie, no i zdjęcia po oraz wystąpią na scenę, pokażą się, jak wyglądają. Prawdopodobnie też pójdą w pokazie mody, który też planujemy. Wow, pięknie. Proszę Państwa, projekt zapowiada się wspaniale, jak wszystko, co realizują te dwie urocze kobiety. My ze swej strony będziemy śledzić wyzwania uczestników i z przyjemnością będziemy dla Was relacjonować. Zapraszamy również do wzięcia udziału w tym niesamowitym projekcie. Tak jak słyszeliście Państwo, jeszcze jest trochę czasu. Irmino, Marto, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Ja tylko mam jeszcze taką jedną uwagę. Prosimy, jak będziecie Państwo nas gdzieś tam wyszukiwać, to jest nasza strona Metamorphosis London na Facebooku bądź na Instagramie. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Moim gościem była Irmina Przybyłowska i Marta Borowiecka, a Państwu dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Dziękujemy ślicznie. Dobranoc. Wyspa TV. Telewizja dla Polonii z Wielkiej Brytanii. Wyspa TV. To reportaże z wielu regionów. Debaty z ciekawymi ludźmi. Rozmowy z ekspertami. I wiele innych programów. Wyspa TV. Zapraszamy.